Klawiatury gamingowe to zdecydowanie nie moje klimaty, właśnie dlatego zimnie nastawiony podjąłem się recenzji Isku FX od Rokata, aby raz na zawsze skonfrontować moje wyobrażenia z prawdą. Czy faktycznie klawiatury gamingowe pomagają w rozgrywce, czy ich gabaryty i design to funkcjonalny plus, czy jedynie bezużyteczne bajery? Przekonamy się w recenzji. Zaczynamy! Opakowanie już na początku zachęca nas mnogością funkcji, od podświetlanych klawiszy poprzez proste nagrywanie makr i dodatkowe przyciski, kończąc na technikaliach pokroju anti-ghostingu czy Rokat Talk. W środku znajdziemy samą klawiaturę oraz opakowanie z instrukcjami i naklejkami. Niezbyt rozbudowany zestaw, ale dla nas, graczy, wiele więcej nie potrzeba. Klawiatura od początku oświeca nas swoim niecodziennym kolorem, bielą. Występuje oczywiście również w wersji klasycznej, w pełni czarnej, ale mnie alternatywna kolorystyka bardzo ujęła. Spore logo Rokat na części klawiatury podnadgarski, ostro ciosane krawędzie i masa dodatkowych przycisków. Czarne klawisze kontrastują z bielą body i kojarzą mi się z szturmowcami z Gwiezdnych Wojen. Design to jednak rzecz odbierana dość subiektywnie, skupmy się więc na jakości wykonania, a ta jest fenomenalna. Plastik, z którego wykonano Isku FX, jest bardzo solidny i przyjemny w dotyku. Jednocześnie klawiatura jest dość lekka, bo waży niecały kilogram, mając przy tym wymiary około 50x25 cm. Tak, Isku FX jest dość masywna i trzeba mieć sporo miejsca na biurku. Odpłaca się jednak niesamowitą wygodą podstawki na nadgarstki. Plastik ma w tym miejscu nieco bardziej chropowatą powierzchnię i ręce nie pocą się ani nie zsuwają. Sam obszar z klawiszami jest już stworzony z śliskiego, połyskującego plastiku, który jeszcze mocniej potęguje ten kontrast z czarnymi klawiszami. Klawisze natomiast nie mają żadnej specjalnej gumowej powłoki, znaki na nich są malowane szarą farbą, która delikatnie połyskuje i przepuszcza światło podświetlenia znajdującego się pod klawiszami. Dodatkowe klawisze gamingowe znajdują się z lewej strony i mają oznakowanie od N1 do M5. Są to klawisze służące do wywoływania nagranych wcześniej makr, o których opowiem później. Poza tym mamy jeszcze trzy klawisze oznaczone literą T, od słowa thumb. Te obsługujemy, jak sam skrót wskazuje, kciukiem i zamiast się wciskać jak klawisze klasyczne, klikają jak przyciski myszki. Okazuje się, że takie rozwiązanie jest bardzo ok, ponieważ nasz kciuk podczas rozgrywki nie ma aż takiego pola do manewru jak na przykład palec wskazujący. Na górze znajdziemy dodatkowe klawisze funkcyjne, które pozwolą sterować głośnością, zatrzymać lub przewinąć materiał, czy otworzyć przeglądarkę. Są to oczywiście podstawowe funkcje, które można w pełni skonfigurować pod siebie dzięki oprogramowaniu, które ściągniemy ze strony producenta. Z drugiej strony znajdziemy dwie nóżki pozwalające na regulację nachylenia klawiatury, naklejkę z informacjami o produkcie i masę kanalików pozwalających na cable management. W taki sposób kabel możemy sobie na przykład wyprowadzić z boku czy nawet z frontu klawiatury. Klawiaturę w miejscu utrzyma 5 gumowych podstawek, 4 małe i jedna podłużna. Nóżki również są ogumione, choć nie tak solidnie jak podstawa, co może generować drobne przesunięcia w trakcie intensywnej rozgrywki. Klawiaturę podpinamy kablem do komputera i instalujemy odpowiednie oprogramowanie. Po pierwszym uruchomieniu najpewniej program poprosi nas o zaktualizowanie softu w naszej klawiaturze, który odpowiada za makra i podświetlenie. Po około 5-minutowym procesie instalacyjnym nasza klawiatura jest gotowa do użytku i oddycha światłem. Możemy więc z powodzeniem zabrać się za konfigurację poszczególnych elementów. I tak na początku możemy skonfigurować dowolną funkcję klawiszy od M1 do M5. Możemy im przypisać standardowe akcje, skróty, gotowe presety do gier, odliczanie czy makro. Funkcji jest cała masa i pozwolą one zautomatyzować wiele czynności, które dotychczas były niemożliwe ze zwykłą klawiaturą. Jeżeli zabraknie nam miejsca na makra i skróty, oprogramowanie pozwala również używać przycisku Caps Lock jako specjalnego przycisku Easy Shift, który wciśnięty wraz z konkretnym przyciskiem funkcyjnym pozwala na przypisanie zupełnie innej akcji. W efekcie więc możemy sprawnie używać aż do 16 zdefiniowanych przez nas akcji dostępnych pod kciukiem i palcem wskazującym. Podobnie możemy zrobić z klasycznymi przyciskami. Używając przycisku Easy Shift, zakamuflowanego jako Caps Lock, możemy zmienić przycisk W w przykładowo Shift plus W plus spacja, nie wspominając od F1 do F12 i przyciskach medialnych. Te oczywiście również możemy zdefiniować pod siebie, otrzymując całą klawiaturę obłożoną skrótami nawet najbardziej wymagających skillshotów i akcji.
No, ale nie samym skillem człowiek żyje. Isku FX pozwala na bardzo dokładną konfigurację podświetlenia klawiszy. Od konkretnego koloru, przez całe flow kolorów, kończąc na flow kolorów, które dodatkowo oddycha i pozwala na 6-stopniową regulację. Nie jest to może to samo, co możliwość skonfigurowania każdego klawisza z osobna, ale i tak daje dużo fanu i sprawia, że klawiatura ma pazur i fajnie się prezentuje. Wracamy jednak do funkcjonalności. Jak się klika w klawisze? Bardzo przyjemnie. Mimo, że to klawiatura membranowa, a nie mechaniczna, Rokatowi udało się uzyskać optymalny skok, wyraźny klik i bezproblemowy czas reakcji na nasze działania. Klawiatura ma czas reakcji 1 milisekunda i sprawdza nasze poczynania 1000 razy na sekundę. Klawisze są wypozycjonowane klasycznie, więc wprawni gracze bez problemu się do nich przyzwyczają. Także problem ghostingu tutaj nie występuje. Klawiatura pozwala na wciśnięcie wielu przycisków, które używamy zazwyczaj do gamingu i nie sprawi nam niemiłej niespodzianki podczas rozgrywki. Podsumowując, klawiatura Rokat Isku FX w kolorze bieli szturmowca sprawuje się przegenialnie. Nie kosztuje dużo, oferuje ciekawy i wytrzymały design i ogromną możliwość kustomizacji wszystkich akcji na klawiaturze. Dodatkowe opcje jak Easy Shift czy Rokat Talk, o którym więcej w nadchodzącej recenzji Rokatkowa, to spore ułatwienia, a modyfikowalne podświetlenie dodaje Isku niezłego pazura. Z całego serca polecamy! I to już wszystko, pamiętajcie, żeby zalajkować ten materiał tak, aby dotarł do jak największej liczby osób. No i widzimy się w kolejnych materiałach na videotesty.pl. Na razie, trzymajcie się, pa pa!